Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym moim filmie z serii Sylwetek. Jest to pierwszy film po długiej wakacyjnej i wrześniowej przerwie. I tak jak mówiłam ostatnio w Inspiracjach Miesiąca, w tym sezonie wyjdę również z sylwetkami w teren, ale ponieważ te filmy w terenie zawsze produkują się dosyć długo, no to stwierdziłam, żeby nie było jeszcze dłuższej przerwy, w międzyczasie nagram, a właściwie zacznę ten sezon z sylwetkami takimi zwyczajowymi, no i zrobię film na temat taki, o który bardzo często mnie pytacie, dlatego że dzisiaj porozmawiamy sobie o wydłużaniu sylwetki, o dodawaniu sobie centymetrów, o wysmuklaniu i o wydłużaniu nóg. No i jeszcze powiem Wam, że wszystkie filmy z serii sylwetkowej są w playliście o takiej nazwie, o nazwie Poradniki, i tam są również wszystkie filmy z zeszłego roku i są również z zeszłego roku filmy poświęcone rzeczom zimowym, czyli jak dobrać jesienne kurtki i płaszcze, jak dobierać swetry, jak dobierać sukienki imprezowe, jak dobierać kurtki puchowe. To wszystko już w zeszłym roku, o tym wszystkim już mówiłam i to wszystko znajdziecie właśnie w tej playliście. Mówię również o tym, dlatego że ostatnio przybywa do mnie wielu nowych widzów i Wy możecie się nie orientować, o co chodzi, a seria sylwetkowa to jest seria poradnikowa o tym, jak dobierać ubrania do swojej sylwetki. Zachęcam Was również do obejrzenia pierwszego filmu. Pierwszy film nagrałam około, słuchajcie, półtora roku temu już. Ta seria ma już tak długi czas i zachęcam Was do obejrzenia pierwszego filmu, gdzie mówię, o co chodzi, gdzie mówię, że trzeba się mierzyć, że najważniejsze są wymiary i proporcje sylwetki, i potem po tym pierwszym filmie, jak już się zmierzycie, zobaczycie, jaki macie typ sylwetki, możecie oglądać filmy sylwetkowe następne. Także serdecznie Wam ten pierwszy film i wszystkie filmy z zeszłego roku z playlisty poradnikowej polecam. No ale zaczynamy już teraz mówić o wydłużaniu i wysmuklaniu naszej sylwetki. No i oczywiście pokażę Wam to, o czym będę mówiła na przykładzie zdjęć z wybranych sieciówek dostępnych w Polsce, marek dostępnych w Polsce, dlatego że ja zawsze wybieram te zdjęcia, żebyście wiedziały, co ja mam dokładnie na myśli, o czym ja mówię. No i jak już jesteśmy przy wydłużaniu sylwetki, czyli przy osobach niskich, albo przy osobach średniego wzrostu, albo również tęższych, które chcą się wysmuklić, no to niestety teraz te trendy mamy takie, że kurczę, no niskie osoby i takie osoby, które potrzebują dodatkowych centymetrów optycznie, no mają problem, dlatego że mamy mnóstwo modnych oversize'ów, mnóstwo modnych fasonów takich napompowanych powietrzem, mnóstwo właśnie skracających bot w różnych kolorach, mnóstwo kontrastów, i szukając tym razem zdjęć, żeby pokazać Wam dobre przykłady, to znalazłam tak naprawdę większość przykładów takich, jak się nie nosić, będąc osobą niskiego wzrostu albo będąc osobą tęgą, i te przykłady też Wam pokażę, bo myślę, że złe przykłady również Wam pokażą, na co zwracać uwagę i na co uważać. Także po tym krótkim wstępie, wydłużanie, wysmuklanie sylwetki, wydłużanie nóg, zaczynamy. Zaczniemy od czterech ogólnych zasad przy wydłużaniu i wysmuklaniu sylwetki. Pierwsza zasada to oczywiście są obcasy. Buty na obcasie zawsze nam dodadzą kilku centymetrów wzrostu, zawsze nam tą sylwetkę wydłużą, wysmuklą. No to jest taka najbardziej oczywista, taka trywialna zasada. Natomiast pamiętajmy, żeby dobrać wysokość obcasa do swoich nóg. Także im jesteśmy niższe, im mamy nogi krótsze, no to te obcasy powinny być niższe. Dlatego że potem, idąc ulicą, widzimy na przykład niziutkie dziewczyny na wielkich, 15-centymetrowych obcasach, jeszcze z platformami, które idą jak na szczudłach, które uginają kolana. Wygląda to źle i często słyszę takie głosy, że a, dziewczyna nie umie chodzić na obcasach, a to nie zawsze, słuchajcie, jest wina tej dziewczyny. I nie zawsze jest to, że ona nie umie chodzić na obcasach powodem tego brzydkiego chodu, ale często po prostu jej fizjonomia, czyli jej budowa, jej krótkie nogi nie pozwalają jej ładnie w tych bardzo wysokich obcasach chodzić. Także jeżeli jesteśmy niziutkie, mamy krótkie nogi, no to te obcasy tak do 10 cm to są dla nas takie najwyższe, optymalne obcasy i w nich bez problemu będziemy mogły chodzić ładnie. Natomiast jeżeli jesteśmy wysokie, no to oczywiście tutaj sky is the limit, czyli im wyższe obcasy, tym będziemy lepiej wyglądać i tym będzie nam się również w nich wygodniej chodzić. Zasada numer dwa to jest zasada jednego koloru, czyli żeby od stóp do głów ubierać się możliwie w jeden kolor. No i oczywiście zaraz myślimy sobie, że pewnie chodzi o kolor czarny, bo czarny wyszczupla i wysmukla. Nie, nie, do czarnego za chwilę przejdę. Chodzi mi o taki kolor, jaki lubimy, czyli na przykład szary, granat, może to być również czarny, i to nie musi być stricte ten sam odcień od stóp do głów, łącznie z butami, ale dobrze, żeby na przykład, jeżeli to jest granat albo szary, to żeby były dwa albo trzy odcienie szarości, ale żeby ten strój mniej więcej tworzył nam w stylizacji linię pionową, żeby nam nic z tej sylwetki nie przecinało, bo jeżeli patrzymy na sylwetkę damską, no to w stylizacji mamy różne linie. No i najlepiej wysmukli nam sylwetkę właśnie ta taka ciągła linia pionowa, czyli od stóp do głów ten
sam kolor, te same barwy. No natomiast bardzo łatwo w trendach, jakie dzisiaj mamy, możemy sobie tą sylwetkę poprzecinać w poziomie i wtedy oczywiście się wizualnie skracamy, nawet o kilka dobrych centymetrów. I teraz pokażę Wam taki jeden przykład. To jest przykład akurat stylizacji Zary, gdzie mamy i sweter w innym kolorze, i spódnicę, i potem jeszcze takie koronkowe getry, i potem mamy kawałek wolnej nogi, i potem mamy skarpety z butami. Czyli mamy 5 różnych poziomych linii i ta sylwetka przecięta jest w 5 różnych miejscach i jesteśmy niższe o kilka centymetrów. Drugim przykładem to jest akurat przykład z Mango, gdzie mamy bluzę, która jest dosyć duża, już powiększa nam górę. Do tego mamy jasne, luźne, również boyfriendowe spodnie, które są podwinięte, czyli już mamy trzecią linię poziomą i jeszcze do tego mamy bodki. Czyli mamy 4 linie poziome, sylwetka jest przecięta w 4 miejscach i również wizualnie jest dużo krótsza. Także naprawdę, jeżeli chcemy się ubierać, jeżeli chcemy wyglądać smukle i dodać sobie centymetrów, zwracajmy uwagę właśnie na te przecięcia, żeby jak w najmniejszej ilości się przecinać. A na przykład, jeżeli już chcemy mieć górę w jakąś oversize'ową albo w jakimś takim mocnym kolorze, kontrastującym do dołu, no to już pilnujmy, żeby ten dół tworzył nam tą linię pionową i żeby na przykład już buty były w kolorze spodni albo rajstop albo spódnicy, żeby już na dole się nie przecinać. No i teraz a propos tego koloru jednego od stóp do głów, bo to nam najlepiej sylwetkę wysmukla i wydłuża, no to chciałabym powiedzieć coś o czerni, bo ta czerń oczywiście wszyscy, jeżeli chcemy wyglądać szczupło, chudo, się wydłużyć, no to wbijamy się w czerń, ale to nie do końca tak jest, dlatego że czerń, okej, zgodzę się, optycznie wyszczupla, ale nie znając zasad, tak, nie znając zasad a propos długości i a propos różnych krojów, no to również tą czernią możemy sobie zrobić niezłą krzywdę i tutaj pokazuję Wam dwa przykłady. Jeden przykład to jest przykład taki, gdzie mamy spódnicę za kolano, taką długość absolutnie skracającą sylwetkę, do tego oversize'ową górę i tutaj tylko osoby szczupłe i wysokie albo osoby na bardzo wysokim obcasie będą wyglądały dobrze w tym zestawie i pomimo tego, że mamy tutaj czerń od stóp do głów, no to ta sylwetka jest mocno skrócona. Drugi zestaw to jest zestaw z taką wielką, dużą sukienką w długości midi, na to jeszcze wielki czarny sweter i tutaj też pomimo tego, że jesteśmy w czerni od stóp do głów, to ta sylwetka jest również zniekształcona i skrócona. Także nie zawsze ta czerń ma rację bytu. Tutaj też musimy na te fasony i na to, żeby ubranie było dopasowane do sylwetki, ale o tym będę mówić, uważać. I z tą czernią jest tak, że okej, z jednej strony wyszczupla, jeżeli dobrze ją zastosujemy, ale z drugiej strony dodaje nam dużo powagi, postarza i również jest to kolor taki trochę paradoksalny, bo to jest kolor z jednej strony wieczorowy, imprezowy, z drugiej strony jest to kolor żałoby i z tą czernią uważałabym bardzo mocno, dlatego że czerń, tak jak mówię, postarza i czerń niesie ze sobą taki niefajny i trochę negatywny ładunek emocjonalny. Także tutaj, jeżeli chcemy się wyszczuplić i wysmuklić, to starajmy się jednak stawiać na ten w miarę jeden kolor od stóp do głów, a niekoniecznie iść w tą łatwą czerń, która czasem okazuje się bardzo trudna, postarzająca i wcale nie taka dobra. Zasada numer 3 to jest to, aby ubrania były dopasowane do sylwetki. Jeżeli jesteśmy niskie, albo jeżeli jesteśmy wyższe, ale tęższe i potrzebujemy tego wysmuklenia, no to unikajmy oversize'ów, unikajmy tych wszystkich fasonów takich napompowanych powietrzem, unikajmy peleryn, bo peleryny również zawsze skracają i zawsze nam tą sylwetkę przecinają właśnie w górnej części ciała. Unikajmy spodni o długości 7/8, bo to tych wszystkich marchew, albo rybaczków, to jest w ogóle zmora. Spodnie 7/8, tak modne teraz spodnie, tych spodni jest teraz pełno. Ja już mówiłam o tym wiosną przy okazji serii sylwetkowej. To są spodnie, które bardzo skracają sylwetkę i naprawdę, jeżeli się na nie upieramy, a jesteśmy niskie, to tylko i wyłącznie do obcasów możemy je nosić. No i jeszcze unikajmy długości midi, czyli tych takich długości, które są również teraz bardzo modne, zwłaszcza w sukienkach i spódnicach. To są długości za kolano, długości do połowy łydki. Jeżeli już jesteśmy niskie i chcemy nosić takie długości, to tylko i wyłącznie z obcasami, najlepiej jeszcze do czarnych rajstop, czarne obcasy, czarne buty i wtedy wygląda to, tworzy to całość i nas nie skraca. Absolutnie taka długość odpada, jeżeli chodzi o osoby niskie do bodków, to wtedy robi się dramat, no chyba, że bodki są czarne i rajstopy są czarne, ale o tym też również za chwilę będę mówić. Także unikajmy tych fasonów, o których mówiłam przed chwilą, bo one zawsze skracają sylwetkę, a jeżeli już się ubieramy, to po prostu dbajmy o to, żeby cała reszta była możliwie stonowana i możliwie w jednym kolorze, tworząca nam linię pionową. No i właśnie dbajmy o to, żeby te ubrania były dopasowane, bo tylko dopasowanie tworzy nam naszą naturalną linię pionową i nam tą sylwetkę wysmukla. Czwarta sprawa to jest sprawa nakrycia głowy, dlatego że jeżeli sobie dołożymy do tych wszystkich cech, o których mówiłam, do tych wszystkich spraw, o których mówiłam,
mówiłam, jeszcze coś na głowie, jakiś toczek, opaskę, jakąś coś, może czapkę, która tutaj nam stworzy na głowie linię pionową, no to również wysmuklimy się, również dodamy sobie 2, 3, 5 cm wzrostu. Także to były takie podstawowe 4 zasady. I jeżeli zbierzemy je razem w jedną całość, czyli jeżeli weźmiemy buty na obcasie, jeżeli ubierzemy się możliwie w jeden kolor od stóp do głów, jeżeli ubranie, które będziemy mieć na sobie, będzie dopasowane i sobie będziemy również mieć coś, dołożymy sobie coś na głowę, no to możemy sobie dodać nawet 20 cm wzrostu. Także z 1,50 m może się zrobić na 1,70 m. Także dbajmy o to, bo stosując te 4 proste zasady, możemy się na tyle wysmuklić i wydłużyć, że później idąc na imprezę, ludzie się będą dziwili, jak to jest możliwe, że ty masz te 1,55 m wzrostu, przecież wyglądasz na 1,70 m, to jest niemożliwe, że ty jesteś taka niska. A to są po prostu dobre triki stylizacyjne. Teraz przejdę do ważnej rzeczy tylko dla osób niskich, dlatego że jeżeli jesteście niziutkie, czyli macie około 1,50 m, 1,60 m wzrostu, no to najważniejsze są w waszej stylizacji takie ogólne, jak patrzymy na sylwetkę, długości. Żeby te długości nie były absolutnie za długie. Chodzi mi oczywiście tutaj o długości sukienek, spódnic, płaszczy i spodni, ale skupimy się bardziej na płaszczach i sukienkach. Czyli żeby wszystkie długości były, kończyły się przed kolanem, ewentualnie były do kolan, ale im krótsze, tym lepsze. Dlatego że jeżeli sobie zapodacie jakąś długość midi, czyli do połowy łydki, czyli gdzieś tam za kolana, do tego wszystkiego płaskie buty, no to jeżeli mamy 1,50 m, 1,60 m wzrostu, no to nagle zrobimy się takimi małymi karzełkami. Także naprawdę zwracajcie na to uwagę, bo to bardzo ładnie w porównaniu widać, żeby ta długość możliwie była krótka. I teraz, jeżeli chodzi o długości, to patrzcie ogólnie na modelki na tych stronach internetowych, jak one wyglądają, jak wyglądają proporcje ich sylwetki, bo jest to prawda, że nie zawsze modelki wyglądają dobrze. I czasami jest tak, że jeżeli mamy różne fasony marynarek, bluzek albo sukienek, no to modelka wygląda w tym źle, a żywa kobieta o normalnych rozmiarach i o takim, o kobiecej sylwetce, może nie tyle normalnych rozmiarach, ale o kobiecej sylwetce, będzie w tym wyglądać lepiej, bo dany fason wygląda, po prostu potrzebuje do życia kobiecych kształtów. Tak jeżeli chodzi o długości, zwłaszcza spódnic, płaszczy i sukienek, no to tutaj jeżeli zobaczycie, że modelka w lookbooku danej marki wygląda źle, że na modelce proporcje są zachwiane, że dany strój, dana długość modelkę skraca, no to jeżeli jesteście niskie, to możecie mieć 100% pewność, że wy będziecie wyglądać tym 10 razy gorzej, że będziecie w tym wyglądać dużo niżej, także tutaj akurat ta modelka, jak ta modelka wygląda w lookbooku w danej długości, jest bardzo adekwatne. No i mam tutaj też takie dwie dobre rady dla kobietek drobnych i niskich, że na przykład marka ASOS, to jest sklep brytyjski wysyłkowy, z którego też często ja w filmach sylwetkowych używam zdjęcia, bo oni tam dają zawsze zdjęcia całych sylwetek i bardzo ładnie widać, o co mi chodzi. I ten sklep też wysyła do Polski, dlatego wam pokazuję te rzeczy. Ten sklep ma na przykład linię Petit i to jest linia ubrań dla kobietek, które są malutkie, drobniutkie, niziutkie, czyli dla kobiet, które mają około 1,60 m wzrostu i mniej, i tam te wszystkie długości normalnych ubrań, które są również dla kobiet średniego wzrostu tam podawane, to w tej serii Petit one mają odpowiednie długości rękawów, one mają odpowiednią długość na dole, także tam są właśnie specjalne malutkie rozmiary dla kobietek niskich, dla kobietek malutkich, które w normalnych sklepach, na które wszystko jest na ogół za długie. I również ja kobietom, które są niskie i drobne, zawsze radzę, żeby szły do sieciówek i żeby szukały również rzeczy na dziale dziecięcym, i młodzieżowym, jak na przykład w Zarze albo w H&M-ie, dlatego że tam tak naprawdę te rzeczy są prawie że takie same pod względem fasonów. Możemy kupić to samo na dziale kobiecym i to samo na dziale dziecięcym, a spokojnie te malutkie rozmiary będą dobre właśnie dla kobiet drobnych. A jest jeszcze jedna fajna zaleta tego działu dziecięcego, a mianowicie taka, że tam są rzeczy prawie 2 razy tańsze. Także możemy mieć nie dość, że coś dopasowanego do naszej drobniutkiej sylwetki idealnie, to jeszcze będzie to rzecz taka sama jak w kolekcji damskiej, a będzie ona prawie 2 razy tańsza. Często też kobiety robią takie dziwne oczy, że ja mam iść tam gdzieś do działu dziecięcego, nie, jestem dorosłą osobą. Nie, nie. Naprawdę, porównajcie sobie te kolekcje, bo często kolekcje na te starsze dzieci, na nastolatki są prawie takie same jak kolekcje damskie, a będą nam pasować i są tańsze. Teraz przejdziemy do wydłużania nóg, czyli do osób, które chcą, są niskie albo są wysokie, ale mają w proporcjach krótkie nogi albo krótkie i tęgie nogi. Chcą sobie nogi o te 10-15 cm wydłużyć. Także do was wszystkich mówię. Między wami jestem również ja, także znam nie tylko ten problem z osób, którym pomagam się ubierać, ale również znam go z autopsji. No i zacznę od tego, że jeżeli mamy krótkie nogi, to fajnie, żeby dół naszej sylwetki razem z butami tworzył całość, czyli żeby nie przecinać sylwetki już na dwie części, mając w mocnym kolorze spodnie albo spódnice i rajstopy i w mocnym kolorze buty. Także starajmy się, żeby buty były w kolorze spodni, w kolorze rajstop, w kolorze dołu sylwetki. No i starajmy się przyciągnąć
przyciągać uwagę do górnej części sylwetki. Także wybierajmy fajne płaszcze w kolorze, a dół na przykład ciemny, tworzący całość razem z butami, albo fajne marynarki, bluzy, bluzki, sukienki. Także tutaj przyciągajmy uwagę do górnej części sylwetki. I najgorsze cztery rzeczy, które możecie założyć, jeżeli macie krótkie albo krótkie i tęgie nogi, no to są po pierwsze oczywiście spodnie 7/8, czyli cygaretki, czyli spodnie marchewy, to jest po prostu dramat, a najgorsze połączenie to jest takie spodnie plus na przykład buty z paskami w kostce, albo buty z różnymi zapięciami, albo buty z takim zapięciem w kształcie litery T, to już i buty wtedy nam skracają nogę, i te spodnie skracają nogę, no i po prostu wtedy nawet jeżeli te buty są na obcasie, to skracamy się o dobre kilka centymetrów. A jeżeli już jesteście fankami takich spodni i pomimo tego, że no, nie pasują do waszej sylwetki, to je lubicie, no to wybierajcie takie spodnie długości 7/8, ale koniecznie z wysokim stanem. Bo wysoki stan, o którym za chwilę również będę mówić przy opcjach już wydłużania i przy opcjach dobrych, wysoki stan w spodniach zawsze nam tą linię nóg przedłuży. Także jeżeli marchewy, upieracie się na marchewy, to tylko i wyłącznie z wysokim stanem. Druga najgorsza rzecz, no to są to botki w intensywnym kolorze i na przykład przecinanie sylwetki w różnych, sylwetki od pasa w dół, czyli nóg w różnych miejscach, czyli na przykład najgorsze takie połączenie to jest powiedzmy spódnica ołówkowa prosta, jeszcze nie daj Boże za kolano, plus kawałek wystającej nogi i plus do tego botki, czyli w tym momencie dolną część ciała, którą mamy najkrótszą, przecinamy sobie jeszcze w trzech możliwych miejscach, także jeżeli na przykład mamy, chcemy już sobie założyć spódnicę w kolorze i rajstopy w innym kolorze, no to na przykład dajmy spódnicę w fajnym jakimś kolorze, a rajstopy czarne i do tego botki czarne w kolorze rajstop, bo wtedy nam tam na dole się odrobinę wydłużymy, albo przynajmniej się nie skrócimy. No i jeżeli oczywiście jesteśmy niskie i mamy już krótkie nogi, no to jeżeli chcemy nosić botki, no bo oczywiście kurczę, no w naszej strefie geograficznej ciężko jest bez tych botków jednak się obyć, no to zwracajmy uwagę na to, żeby te botki koniecznie były w kolorze spodni, koniecznie były w kolorze rajstop, bo wtedy odrobinkę się przetniemy, ale jednak ten dół będzie nam tworzył linię pionową, o której mówiłam wcześniej, i ten dół nam nie będzie nóg skracał. Kolejna sprawa, no to wszystkie te możliwe dalej skracające połączenia, czyli spodnie 7/8, powiedzmy dżinsy, podwinięte z mankietem, czyli już mamy dwa skrócenia, do tego kawałek nogi widoczny i do tego jeszcze botki, czyli mamy spodnie i nogi tak przecinające, całość tak przecinającą nogi, że jesteśmy skrócone znowu o 20 cm. Także naprawdę jak już kupujecie sobie spodnie, to i buty, i do tego jeszcze jakieś skarpetki, mankiety, cokolwiek, ogólnie się wystrzegajcie jak największej liczby przecinania tych nóg, bo im więcej będzie linii poziomych, im więcej razy się przetniemy, tym te nogi sobie w centymetrach skrócimy. Także również wystrzegamy się, jak mówiłam wcześniej, spoglądam sobie tutaj na ściągę, czy o wszystkim powiedziałam, przecinania nóg, tych botów w mocnym kolorze, botki, żeby były w kolorze rajstop albo spodni, no i ogólnie butów i szpilek z paskami w kostce. Teraz nie będę tutaj nad tymi takimi butami się otwartymi rozwodzić, powiem o tym więcej wiosną, tylko teraz właśnie skupiamy się na rajstopach i na tych takich jesiennych połączeniach. Teraz przejdziemy do tego, co będzie dla tych naszych krótkich nóg dobre. No i po pierwsze jest to, co mówiłam, o czym mówiłam wcześniej, czyli botki, kozaki, buty ogólnie w kolorze spodni, w kolorze rajstop. To mogą być na przykład granatowe, to nie musi być oczywiście czerń, to może być kolor szary, to może być jakiś jasny kolor, ale żeby ten dół nam tworzył linię pionową i żeby nam botki albo jakieś buty, które sobie kupimy, nie przecinały jeszcze sylwetki właśnie na dole, żeby nam tych nóg nie skracały, czyli botki w kolorze rajstop i w kolorze spodni. Druga sprawa to jest proste spodnie. To są spodnie z dłuższą, prostą nogawką, ewentualnie lekko rozszerzaną nogawką. I tutaj mam dla Was porównanie, bo tak strasznie się upieram na te spodnie 7/8, żeby na nie naprawdę uważać, jak się ma krótkie nogi. Nawet jak się je lubi, to po prostu to sobie teraz zobaczcie. Po lewej stronie widzicie przykład spodni, które są 7/8, po prawej stronie widzicie przykład spodni, które są dłuższe, które sięgają do połowy obcasa, wtedy optymalnie nam tą nogę one wydłużają i możecie na własne oczy zobaczyć, jak przy tych samych butach, przy tych samych obcasach, tej samej wysokości obcasów, jak te spodnie 7/8 tą nogę skracają. Jeszcze jeżeli mamy długie nogi, to możemy sobie na to pozwolić, ale przy krótkich nogach naprawdę nie jest to dobre.
dobre rozwiązanie. Także jeszcze raz powiem, spodnie najlepsze są spodnie, które są proste albo ewentualnie z nogawką lekko rozszerzaną i nogawka powinna być sięgać do połowy obcasa mniej więcej, ewentualnie do ziemi, jeżeli lubimy taką długość nogawki, jeżeli nam ona nie przeszkadza, to również nogawka do ziemi będzie w porządku, bo ona wtedy w ogóle nawet nam nie pokaże, jakiej wysokości mamy te obcasy i ogólnie nie będzie widać, czy te obcasy są wysokie, czy niskie i nasze nogi będą tym bardziej wydawały się dużo dłuższe. Także koniecznie proste spodnie i koniecznie zachodzące na obcasy. Wtedy sobie te nogi jak najbardziej wysmuklimy. No i jeszcze fajnie, żeby te spodnie były z wysokim stanem, dlatego że tak jak już mówiłam wcześniej, wysoki stan zawsze nam u góry również tą linię nóg przedłuży. Także najbardziej optymalne będą spodnie z prostą albo lekko rozszerzoną nogawką do połowy obcasa i do tego jeszcze z wysokim stanem. Także to by było wszystko. Mam nadzieję, że tutaj Wam trochę trików stylizacyjnych, trochę podpowiedziałam, jak się wydłużyć i wysmuklić. Jeżeli macie z tym jakiś problem, jeżeli macie jakąś niewymiarową sylwetkę, to piszcie mi tutaj w komentarzach. Ja postaram się odpowiedzieć, pomóc, coś doradzić, bo wiem, jak to jest mieć krótkie nogi i wiem, jak to jest próbować sobie te nogi jak najbardziej wysmuklać. Także tutaj, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie na dole, ja Wam z chęcią pomogę. Więc mam nadzieję, że się czegoś dowiedziałyście, czegoś nauczyłyście. No i następny odcinek z serii sylwetek to już będzie odcinek w terenie, to będzie, mam nadzieję, odcinek z sylwetką gruszką właśnie w sklepie Mohito. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!